Raz rogóżczoczka ucuciła się rychło rano. Jeszcze cmok taki był na dworze. Ale ta se myśli, co ta będę w łóżku leżeć. Pójdę tam może ćwikłe seło hakum, albo co ta zrobię, gady powypuszczą. A no to zwlekła się z wyra i się zaczynała blikać. Zawdziała dyrdok, zawdziała kabot, trepy na bose giry, no i wylazła se na podwórek. No to trzeba zobaczyć, co ta się na wsi dzieje. I poszła do uliczki. Stanęła, popatrzała w te, popatrzała we w te, nikoguśku. Ale co się gisie zdało jej się, że ktośiś beczy, albo to może kłet miączy gdzieś w krzokach? Ue nie. To będzie, to jakiś dzieciok beczy. No to uliczkę łodymkła, wyszła patrzy, a pod płotem hoposzek jakiś tak uczumpnął i to łyn tak beczał. Kto to jest? Łajaj, no przecież to jest Zyguś od Szymczoka. Co on tak rychło beczy, to on smary od ojca dustał, czy co? Żoli się hoposzka zrobiło, no to poszła ta kole niego też uczumpła i się go pyta, czego beczy. I zaś patrzy, że on taki łobeczony, taki usmarkany dundel mu aż do pasa wisi. No to poszukała po kieszeniach, sięgła chustkę damu i mówi, no wysmorgaj się chłopak porządnie i kalafę se połociraj i zaro mi tu godaj, czego ty tak beczysz. No to hoposzek zrobił tak, jak mu kazała, ale jeszcze beczał i tak wiukał, i tak wiukał, aż się pomalu tak uspokoił i wreszcie powiada, no bo wiecie, rogóżczoczka, pies mi zdech. Łajery, to ty psa tak beczysz? A pamiętasz, jak nas po ziemku nasza babusia umarła? Ja ta babusi tak nie beczałam, jak ty tego psa. Anu, bo jak wy byście se rogóżczoczka babusię od szczenioka wychowali, to tyż byście beczeli.